Siema, tu Wahacz. Zapraszam na kolejny odcinek programu motoryzacyjnego o charakterze podcastowym, to znaczy prosto z fury. Fura dzisiaj goszcząca mnie podczas nagrań to Opel Grandland X, ale nie w takiej zwykłej wersji, tylko hybrydowej i to jeszcze Hybrid 4, to znaczy tej najbardziej dopasionej. Napęd na 4 koła tutaj mamy i 300 koni mechanicznych. Bardzo intrygujące jest to auto, muszę przyznać, ponieważ z jednej strony mamy po prostu Grandlanda X, który jest samochodem fajnym, ale raczej przystosowanym do mocy około tam 150 koni mechanicznych. Z drugiej strony jednak mamy tutaj te 300 koni i te 300 koni, które są naprawdę odczuwalne w tym modelu. To nie jest tak, jak czasami bywa w hybrydach, że mamy tą niby dużą moc, ale tego za bardzo tam nie czuć, tam 200 kilkadziesiąt koni i koniec w sumie jest, jeśli chodzi o wrażenia, po prostu to lepiej wygląda na papierze. Tak tutaj te 300 koni, to jest naprawdę takie 300 koni, jak przyspieszałem tym autem, zresztą pokazuję to w teście, to czuję się tą potęgę pod prawą stopą, więc bardzo intrygujący jest to samochód. Test pojawi się 17 listopada, jeśli oglądacie to przed tą datą, to polecam zapisać sobie ją jakoś w jakikolwiek sposób, może subskrypcja na przykład tego kanału i wtedy 17 właśnie obejrzeć, jeśli oglądacie już po 17, to tutaj pojawia się na górze odtwarzacza link, jest też w opisie do tego materiału o Grandlandzie X. Polecam w szczególności dlatego, że wybrałem się nim w Bieszczady, ale nie tak jak zazwyczaj robię na jeden dzień, tylko na kilka dni i mogłem ponagrywać rano, mogłem ponagrywać o zmierzchu, mogłem ponagrywać różne drogi i to nie tylko podczas jazdy, również podczas stania, żeby pokazać ten samochód z zewnątrz w ładnej scenerii, więc teraz zresztą widzicie, jak to z grubsza wygląda, więc w szczególności polecam, ponieważ jedno z większych stężeń górskich dróg będzie w tym teście i jedne z piękniejszych moim zdaniem widoczków i właśnie kawałków dróg w Polsce zostały na tym teście uwiecznione, więc szczególnie polecam, a tymczasem zapraszam już do newsów i do informacji, które zaciekawiły mnie w ostatnim tygodniu i którymi chcę się z wami teraz podzielić. Pierwszy temat, który przygotowałem, dotyczy nowej generacji Golfa R, która została zaprezentowana i ma być najszybsza, najpotężniejsza i najbardziej sportowa ze wszystkich Golfów R, które dotychczas powstały. Ma się to odbywać m.in. za sprawą silnika, który co prawda ma wciąż 2 litry, wciąż jest benzynowy, wciąż jest turbo doładowany, ale ma teraz 320 koni, a nie 310. Jest to trochę taka marketingowa zmiana moim zdaniem, żeby po prostu można było powiedzieć, że właśnie to jest ten najbardziej potężny Golf w historii, bo ma 10 koni więcej niż poprzednik, no ale zawsze te 10 koni nikomu krzywdy nigdy nie zrobiło, więc dobrze, że właśnie troszeczkę ten samochód jest wzmocniony, a nie na przykład osłabiony, tak jak to czasami jest wymuszane przez normę emisji spalin. Tutaj Golf jest potężniejszy. Mamy też inne kwestie, które sobie tutaj wypisałem, ponieważ są bardziej takie techniczne. Mamy na przykład napęd na 4 koła 4Motion, ale taki bardziej zaawansowany, stricte przystosowany do tego Golfa R, ze zmiennym rozkładem momentu obrotowego na koła tylnej osi, dzięki czemu samochód ma być zwrotniejszy. Ten system ma być połączony elektronicznie z blokadą mechanizmu różnicowego i mamy mieć tam adaptacyjne zawieszenie DCC, które będzie o 2 cm obniżone względem poprzedniej generacji. To wszystko ma pozwolić na przejechanie okrążenia Nürburgringu o 17 sekund w krótszym czasie niż w przypadku poprzedniej generacji, więc to wszystko ma właśnie pokazywać, że to będzie taki ostrzejszy Golf. Będzie też tryb driftu w nim, w którym będzie można sobie w łatwy sposób tam zerwać przyczepność i trochę polatać bokiem, nawet jeśli ktoś specjalnie nie umie tego robić, więc wszystko wygląda fajnie. Premiera ma być w 2021 roku, ceny jeszcze nie są znane. To, co mnie najbardziej interesuje względem właśnie poprzedniego Golfa, to czy te wszystkie zmiany, które jednak zwiększają potencjał sportowy tego samochodu, przełożą się na to, jak to auto będzie sobie radziło w takim codziennym użytkowaniu, ponieważ miałem okazję jeździć poprzednią generacją Golfa R i on był faktycznie samochodem z ogromnym potencjałem. Ten silnik był piekielnie szybki, poniżej 5 sekund do setki przyspieszał. Ten zresztą też tak będzie miał, 4,7 sekundy. Miał bardzo dobre zachowanie w zakrętach i to wszystko, ale na przykład fotele były dosyć miękkie. Gdy jechałem tym autem, pamiętam, zrobiłem mi długą trasę w góry i gdy tam jechałem, to oczywiście nie jechałem cały czas w trybie R, tym najostrzejszym, bo to nie miało sensu, ale odpalałem sobie ten tryb normalny i tam zawieszenie się robiło takie w miarę delikatne, takie neutralne. Układ kierowniczy też pracował dosyć lekko i to wszystko sprawiało, że nie czułem tej hot-hatchowatości w tym samochodzie tak na każdym kroku. I przyznam, że trochę za mało tego było, powiedzmy, pieprzu w tym aucie i
trochę było to rozczarowujące, że on faktycznie dawał mi ogromne możliwości, ale to nie było tak jak w innych sportowych samochodach, że cały czas czułem ten oddech jego, ten sportowy na swoim karku, więc ciekaw jestem, czy w tym wypadku te wszystkie modyfikacje pójdą właśnie w stronę wyciśnięcia wszystkiego, co się da z tego auta tylko w trybie sportowym, czy najostrzejszym, czy jednak pozwolą na to, żeby ten samochód był bardziej sportowy na co dzień, miał bardziej taki hardkorowy charakter. Zobaczymy, nie wiem, czy ja będę mógł go przetestować w 2021 roku, gdy się pojawi, no ale pierwsze osoby na pewno, które już go kupią, będą mogły to zweryfikować i zobaczymy, jak Volkswagen ten aspekt rozwiąże. Drugi temat, o którym chciałem opowiedzieć, związany jest z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a konkretnie z odpowiednią odległością pomiędzy samochodami. W Polsce nie wiem, czy tego typu system jest w ogóle rozpatrywany, ale w Wielkiej Brytanii został, wyczytałem ostatnio, już wprowadzony i nawet odpalony pilotażowo. Chodzi o to, że kamery umieszczone nad autostradami i drogami krajowymi sprawdzają, jaka jest odległość pomiędzy samochodami i jeśli jest ona zbyt krótka, to osoby, które podróżują tymi autami siedzącymi na ogonie, dostają na chwilę obecną upomnienia, w przyszłości będą otrzymywały mandaty i przez pierwsze 2 tygodnie działania tego systemu 2000 osób otrzymało tego typu upomnienia. Odpowiedni dystans, który według Brytyjczyków powinien zostać utrzymany pomiędzy autami, to 2 sekundy, czyli nie ma jednej odległości na wszystkich drogach, tylko to zależy od tego, jaka jest prędkość wyznaczona na danym odcinku drogi. Jeśli jest ona większa, to ten dystans jest większy, jeśli jest mniejsza, to ten dystans może być krótszy, no ale generalnie przejeżdża jeden samochód, czekamy 2 sekundy i dopiero może przejechać drugi. Wtedy dopiero można mówić o jakimś tam bezpieczeństwie i rozsądnym czasie na reakcję. Moim zdaniem jest to świetna rzecz i po prostu genialne wykorzystanie technologii i bardzo liczę, że w Polsce też coś takiego będzie jakoś tam wdrażane, ponieważ jednym z największych błędów i takich grzechów kierowców moim zdaniem jest właśnie nieutrzymywanie odpowiedniego dystansu. To nie jest łamanie przepisów takie spektakularne jak powiedzmy, nie wiem, jazda pod prąd i albo wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, albo wyprzedzanie na zakręcie, albo coś w tym stylu, ale właśnie jeśli chodzi o takie niebezpieczeństwo, to też ma swój spory ciężar. Ja na przykład czuję się bardzo niekomfortowo, jeśli ktoś za mną jedzie, nie tylko na autostradzie, ale na jakiejkolwiek drodze z małym dystansem, ponieważ jeśli coś przede mną się pojawi, nie wiem, wyskoczy mi zwierzę, albo jakaś gałąź wpadnie na drogę, cokolwiek się stanie, to jeśli ja jadę i to widzę, to po prostu sobie zahamuję i koniec. I nie ma jakiegoś wielkiego stresu w związku z tym i nie będzie żadnych konsekwencji, ale jeśli ktoś jedzie mi na ogonie, no to ja sobie zahamuję, ok? I taka osoba nie ma najmniejszych szans, żeby wyhamować, żeby w ogóle zareagować, więc z pozoru niezbyt groźnego zdarzenia robi się coś, co będzie miało albo nieprzyjemne konsekwencje, po prostu zniszczone samochody, albo konsekwencje bardzo złe dla zdrowia mojego albo innych użytkowników dróg, jeśli na przykład taka sytuacja stanie się na autostradzie przy bardzo dużych prędkościach, więc to zdecydowanie powinno się ukrócić, ponieważ jest to bardzo też trudne do wyłapania przez takie na przykład lotne patrole, no bo one by musiały cały czas jechać i tylko sprawdzać, kto tam jedzie na ogonach poszczególnych aut, tego się raczej nie da zrobić, a właśnie system elektroniczny mógłby to bardzo w łatwy sposób wychwytywać i zniszczyć tą, powiedzmy, patologię, która jest obecnie na naszych drogach związana właśnie z nietrzymaniem dystansu. Ja strasznie tego nie lubię, nie wiem, co w ogóle ludzie sobie myślą, którzy jadą tak z bardzo małym dystansem. Dla mnie to są po prostu, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, kompletni idioci, którzy za nic mają nie tylko swoje, ale też innych bezpieczeństwo, więc mam nadzieję, że na takie osoby będzie taki elektroniczny bat w przyszłości również w Polsce odpalony. Przejdźmy teraz do obozu Suzuki, gdzie w ostatnich dniach pojawiły się nowe modele w ofercie i pojawiły się też polskie ceny. Jednocześnie te modele nowe nie są zupełnie nowymi gośćmi na naszych drogach, ponieważ chodzi o auta, które zostały, powiedzmy, zapożyczone od Toyoty, zmienione zostały znaczki i zostały wprowadzone do oferty Suzuki. Mamy Suzuki Swayze oparty o Toyotę Corolla w wersji kombi i Suzuki E-Cross, które jest oparte o Toyotę RAV4. Te modele będą oferowane w wersjach hybrydowych i tutaj można upatrywać właśnie celu takiego działania japońskiego producenta, to znaczy Suzuki, bo Toyota też jest japońska. Chodzi o to, że Suzuki ma te swoje miękkie hybrydy, systemy SHVS, ale żeby sprostać coraz bardziej rygorystycznym normom emisji spalin, trzeba mieć też te bardziej konkretne hybrydy. No i właśnie Suzuki przeszczepiło
modele hybrydowe Toyoty do swojej oferty. Swayze będzie oferowany z układem hybrydowym zawierającym silnik benzynowy 1.8, łącznie 122 konie mechaniczne będzie ten układ rozwijał. Będzie oferowany w dwóch wersjach wyposażeniowych, będzie Premium Plus za 103 500 zł i Elegance za 117 500 zł. W obu odmianach moim zdaniem poziom wyposażenia jest ok, więc nawet kupując sobie to Premium Plus nie powinniśmy narzekać i powinien to być to samochód, który będzie spełniał oczekiwania. Jednocześnie może być pewien problem z tym, że Toyota Corolla, czyli ten oryginał, że tak powiem, w chwili obecnej na promocjach kosztuje o 6 tysięcy złotych mniej niż wersja Premium Plus. Mówię o Toyocie Corolli w takiej porównywalnej wyposażeniowo odmianie Comfort, więc to może troszeczkę tam torpedować sprzedaż, ale wciąż uważam, że Swayze może znaleźć swoich tam sympatyków i osoby, które będą chciały wydać na niego pieniądze, ponieważ jest to całkiem tam rozsądne auto. Gorzej może być Suzuki e-crossem, który oparty jest o Toyota RAV4 w wersji, która nie jest w Polsce oferowana, to znaczy w wersji hybrydowej, tam pracuje pod maską silnik 2,5 litra benzynowy, łącznie ten układ generuje 306 koni mechanicznych, więc to może być jako, to może jakoś działać na korzyść Swayze e-crossa, ale na niekorzyść jego może działać cena, ponieważ ten samochód w wersji Elegance, on występuje tylko w tej topowej odmianie, już dobrze, bardzo wyposażonej, kosztuje 261 800 zł, co jest monstrualną kwotą, jak na Suzuki, to jeszcze nieoryginalny, więc moc będzie na pewno konkretna, wyposażenie będzie dobre, będzie fajnie się tym samochodem pewnie jeździć, no ale sądzę, że mało osób jednak zdecyduje się na wydanie ponad ćwierć miliona złotych na ten model, więc w jakichś tam tabelkach urzędniczych to wszystko będzie się zgadzać, ale sądzę, że o ile jeszcze Swayze będzie można spotkać czasami na naszych drogach, to e-cross będzie na tych drogach prawdziwym białym krukiem. A skoro jesteśmy przy białych krukach, to Ford EcoSport zyskał nową wersję wyposażeniową Active na naszym rynku. Mówię tutaj słowa biały kruk, określając EcoSporta z pełną premedytacją, ponieważ zdecydowanie nie jest to model, który jakoś szczególnie dobrze się na naszym rynku sprzedaje, a wersja Active może właśnie przyciągnąć do niego nowych klientów, ponieważ dojdzie tam troszeczkę podwyższony prześwit, więc będzie ten samochód mógł być postrzegany jako bardziej uniwersalny, na przykład żeby zjechać gdzieś z asfaltu na bezdroża, chociaż wciąż będzie tylko oferowany z napędem naprzód, więc to nie będzie zdecydowanie jakaś hardkorowa terenówka. Będziemy tam też mieć zmodyfikowany trochę wygląd, będą nowe zderzaki, nowe felgi, pojawią się plastikowe na przykład osłonki na nadkola, więc to będzie też taki aspekt designerski tutaj poruszony. I ten model może właśnie przyciągnąć nowych klientów, co pokazały wersje Active w przypadku Fiesty i Focusa, które podobno całkiem nieźle się sprzedają, pomimo tego, że są też całkiem słusznie wycenione, ponieważ za te wszystkie dodatki i też lepszy poziom wyposażenia w standardzie trochę się bardziej płaci, więc może w przypadku EcoSporta te kwestie będą również zagrają wizualno-prześwitowe. I troszeczkę bardziej ten model będzie chętnie wybierany przez klientów. Będzie on kosztował 91 800 zł w odmianie Active, czyli dokładnie tyle, co usportowiona wersja ST-Line, więc w zależności od tego, czy ktoś chce mieć właśnie bardziej taki sportowy charakter, czy bardziej terenowy, to zapłaci dokładnie tyle samo. Pod maską będzie znajdował się silnik 1.0 EcoBoost benzynowy, 125 koni, połączony z manualem i właśnie napędem na przednią oś. Swoją drogą, EcoSport to jest bardzo ciekawy model, jeśli chodzi o jego historię, ponieważ pojawił się na rynku w 2012 roku, znaczy na pierwszych rynkach światowych, ponieważ jest to model globalny, a w Polsce zawitał dopiero w 2018 i przyznam, że gdy go testowałem, to nie widziałem za bardzo, znaczy wyczytałem, że tak było, ale gdybym nie wiedział, to nie odczułbym tego za bardzo, ponieważ w 2016 roku, właśnie przed wprowadzeniem na kolejne rynki, EcoSport przeszedł gruntowny lifting, zmieniły się elementy we wnętrzu, pojawiły się nowe systemy inforozrywki, to wszystko zostało dostrojone do współczesnych standardów, zmienił się też wygląd, więc pomimo tego, że ten model ma już dużo lat na rynku, to wciąż całkiem nieźle się prezentuje moim zdaniem i nie widać po nim tej przestarzałości. Teraz, gdy będzie widać trochę bardziej takiego ducha terenowego, może znajdzie nowych klientów. Zobaczymy. Moim zdaniem jest to całkiem sympatyczne auto, więc trzymam kciuki, żeby coś tam ta wersja Active w jego sprzedaży pozytywnie pozmieniała. W ostatnich dniach zaciekawiły mnie również artykuły odnośnie tego, że Lotus projektuje obecnie, tworzy, a w 2022 roku wypuści na rynek elektrycznego SUV-a. Będzie to model luksusowy, mający ponad 300 km zasięgu, znaczy ponad 300 mil, więc tych kilometrów będzie znacznie więcej jeszcze.
i moc 750 koni mechanicznych, więc biorąc pod uwagę ten układ elektryczny, będzie potrzeba bardzo dużo baterii, żeby to jakoś wprawić w ruch i później utrzymać na drodze przez dłuższy czas, więc można się spodziewać prawdziwego czołgu na kołach, grubo ponad 2 tony masy, ale właśnie w tych artykułach, poza takimi suchymi informacjami odnośnie Lotusa, zainteresowała mnie taka narracja osób, które go pisały, że jest to coś złego, że jest to profanacja, że przecież Lotus to są te Elisy, te malutkie sportowe samochodziki, tak powinno być. A to, że się robi kolejnego SUV-a elektrycznego, to jest coś złego. I nie do końca się przyznam, z tym zgadzam. To znaczy, moja taka miłość do motoryzacji tej klasycznej, którą tam oglądam na starych odcinkach Top Gear, czy jakieś tam archiwalne zdjęcia widzę w internecie, mówi, że to faktycznie powinno być kontynuowane, że Lotusy to powinny być sportowe samochody z benzynami i w ogóle i tak powinno się kontynuować jego budowanie historii, ale też zdaję sobie sprawę, że na przykład tydzień temu, przygotowując się do Prosto z Fury, sprawdziłem informacje odnośnie tego, jak sprzedają się samochody w Europie i że ponad 40% samochodów sprzedanych we wrześniu 2020 roku, to są samochody o nadwoziu SUV, to są samochody podwyższone. Więc nie ma co się dziwić, że producenci, w tym przypadku Geely, które kupiło w 2017 roku Lotusa, markę, która była na skraju bankructwa, która sobie od lat kiepsko radziła, że Geely postanowiło nie robić to, co sprawiło, że ten Lotus był w katastrofalnej sytuacji finansowej, tylko postanowiło iść z prądem i stworzyć samochód, na który jest popyt. I to nie jest przecież tylko kwestia Lotusa, ale też marki, które lepiej sobie radziły, które mają jednak większą renomę, jeśli chodzi o samochody sportowe. Ferrari, Lamborghini czy Porsche. Przecież te samochody też mają, te marki też mają w swojej ofercie te samochody takie dwumiejscowe, stricte sportowe, ale pieniądze robią coraz większe na tych samochodach, które jednak mają podwyższone nadwozie, bo no, samochody sportowe są bardzo specyficzne. Nie miałem okazji bardzo dużo nimi jeździć, ale nawet te moje doświadczenia, kiedyś miałem okazję kilka kilometrów przejechać się w Ferrari, Lexusa LC testowałem, one są super, ale są niepraktyczne, bo mają mały bagażnik, mają tego typu wszystkie mankamenty i jeśli ktoś chce mieć właśnie samochód bardzo drogi, bardzo luksusowy i tej fajnej marki, to tą przeszkodą może być właśnie forma, bryła tego auta. Samochody sportowe mają tą bryłę bardzo wymagającą wielu poświęceń. SUV-y mają z kolei bryłę, która jest bardzo uniwersalna i dlatego tam są ludzie i dlatego tam są pieniądze, więc uważam, że krok Lotusa jest wcale niezły. Ponieważ wolę już, żeby właśnie był kolejny producent SUV-ów elektrycznych na rynku, niż żeby ten producent zupełnie zniknął z tego rynku, klepiąc do końca swoje samochody, dbając o tą tradycję i finalnie zabijając ją, powiedzmy, w 2021 roku, więc tego się po prostu nie da uniknąć moim zdaniem i te SUV-y elektryczne będą, jakiekolwiek jeszcze benzynowe teraz, ale generalnie SUV-y jakiekolwiek, jeśli chodzi o rodzaj napędu, będą dominować i właśnie jeśli mają ratować niektóre firmy i marki motoryzacyjne, no to jestem gotów to zaakceptować i nie będę się kroku Geely, właściciela Lotusa, tworzącego właśnie elektrycznego SUV-a, czepiał. Dzisiejszy odcinek zakończę wizytą w Ameryce Łacińskiej i informacją, którą my możemy postrzegać jako ciekawostkę, ale dla osób tam mieszkających zdecydowanie tylko ciekawostką ona nie jest. Chodzi o test zderzeniowy Kia Picanto, przeprowadzony przez Latin NCAP, czyli takiego odpowiednika Euro NCAP ichniejszego. Model ten zyskał w owym teście 0 gwiazdek i na ten niechlubny rezultat złożyło się 0% za ochronę dorosłych, 29% za ochronę dzieci, 51% za ochronę pieszych i tylko 7% za obecnych na pokładzie asystentów bezpieczeństwa i ludzie z Latin NCAP bardzo krytykowali fakt, że na właśnie ich rynku w Ameryce Środkowej i Południowej model ten oferowany jest w standardzie tylko z poduszką powietrzną kierowcy, można sobie zamówić poduszkę powietrzną pasażera, ale już inne poduszki powietrzne nie są obecne. W standardzie nie mamy też ABS-u oraz ESP, podczas gdy ten sam model oferowany w Europie w standardzie wyjeżdża z fabryk dla klientów europejskich przeznaczony, z 6 poduszkami powietrznymi, z ABS-em i ESP i to zawsze ten model sprzedawany w Europie te elementy ma. I to właśnie pokazuje, jakie są duże różnice pomiędzy poszczególnymi kontynentami, nawet w obrębie jednego modelu w podejściu do bezpieczeństwa. Trochę się przyzwyczailiśmy do tego, że każdy nowy samochód ma te właśnie elementy, że ABS, że ESP, że jeśli coś się stanie, wpadniemy w pocisk, to te systemy będą nad nami czuwać i jeśli już nie uda się uratować samochodu, to przynajmniej te poduszki powietrzne zminimalizują jakieś tam skutki negatywne
danej kolizji, wypadku, czegokolwiek. Tymczasem w innych rejonach świata wcale nie jest tak dobrze i to właśnie jest interesujący przykład, taki bardzo klarowny, pokazujący, jakie są różnice i pokazujący też, że Unia Europejska, chociaż jeśli chodzi o emisję spalin, zdecydowanie moim zdaniem przesadza, to jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to wymuszanie właśnie obecności tego typu różnych systemów i też przyzwyczajenie klientów, że one po prostu muszą być i uczynienie kwestii bezpieczeństwa jednym z priorytetów dla producentów zrobiła dobrą robotę, ponieważ gdyby nie było takiego bata nad producentami, że tutaj musi być poduszka powietrzna ABS, ESP, a najlepiej jeszcze coś tam dołożyć ekstra, bo to może przyciągnąć klientów, to zdecydowanie producenci na bezpieczeństwie również, jak co pokazuje na przykład Kia Picanto, by oszczędzali. I to wszystko, co przygotowałem w dzisiejszym Prosto z Fury. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że miło się go Wam oglądało. Jeśli tak było, to zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu mnie z kolei miło. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Będzie to konkretnie 17 listopada Opel Grandland X, w którym się aktualnie znajduje test, a w przyszły piątek, za tydzień, pojawi się kolejny odcinek Prosto z Fury. Na razie!